Słuchaj, Adam, taki case. Wpadł ci telefon do wody. Co Co zrobić? zrobić? Bo wiesz, bo ci powiem, kiedyś to było proste, należało po prostu rozebrać telefon i wyjąć baterię. Ha, nie? No. Jak najszybciej Tak, wyjąć jak baterię. najszybciej. No teraz nie wyjmiesz Znaczy, jak baterii? najszybciej to wyjąć telefon z wody, o może w ten No sposób, a tak, potem jak to jest w najszybciej sumie wyjąć oczywiste. baterię, tak? Wiesz, oczywiste, no to tam. No dobra, słuchajcie, wpadł wam telefon do wody. Pierwsze co? Jak najszybciej go wyjmijcie, żeby tam nie pływał. Oczywiście mówimy o telefonie, który jest pozbawiony jakiejkolwiek normy wodoodporności, wodoszczelności, tak? Czyli mamy telefon IP00, nie ma żadnej wodoszczelności. Producent nic takiego nie zapewnił, telefon wpadł do wody. Unikamy przede wszystkim moczenia nadmiernego tego telefonu. Wyjmujemy, szybko otrzepujemy, tak żeby pozbyć się wody ze wszystkich zakamarków wokół przycisków, gniazd i tak dalej. Można dmuchnąć w gniazdko, w głośnik, ale bardzo delikatnie. Bo możesz Chodzi o to, dmuchnąć, żeby bo nie możesz wdmuchnąć dmuchnąć cieczy głębiej. głębiej. Także raczej wytrząsnąć albo podmuchać tak subtelnie. No i co dalej? Jest popularny mit. Telefon do torebki z ryżem. Moi drodzy, nie, nic wam nie pomoże. Możecie zapalić trociczki i pomodlić się co najwyżej. Jedyne, co w tym momencie możecie zrobić, jeżeli obudowa waszego telefonu jest nierozbieralna, położyć go w ciepłym, suchym miejscu. Może być na Znaczy, przykład. wiesz, wyjąć karty SIM, Tak, wyjąć oczywiście, kartę pootwierać wszystko, pamięci, co się da, jeżeli tam. gniazdka i tak dalej, 100% racji, i położyć go w ciepłym miejscu. Nie w gorącym, nie na przykład na kaloryferze bezpośrednio, ale na przykład na parapecie nad grzejnikiem. Czekać z nadzieją, że telefon powstanie. Jest spora szansa, że mimo wszystko powstanie, bo teraz nawet telefony, które oficjalnej certyfikacji wodoszczelności nie mają, są w jakiś sposób chronione przed zalaniem. Często jest na przykład powłoka hydrofobowa nałożona na płytkę elektroniczną i jest szansa, że telefon przeżyje. Znaczy, wiesz, przede wszystkim słuchaj, no, telefon jest nieduży, tak? Szpary, nawet jeżeli nie są wodoszczelne, to są nieduże. No weźcie sobie, kurde, garnek z dziurką, dziurawy garnek, nie mówię to o durszlaku, nalejcie wody pod mieście, no to nie jest tak, że ta woda, tej wody wyleci nie wiadomo ile, w nie wiadomo jakim czasie. Ta woda przez te szparki będzie bardziej przesiąkać niż się lać. To nie jest tak, że cały telefon będzie nagle zalany, No jeżeli on tak. tam był przez parę sekund tej wodzie. Nie, no bo jeżeli leżał tam, kurde, na przykład godzinę, zanim się No to już pokapowaliście, to gorzej. w zasadzie możecie sobie odpuścić te nasze rady, bo on nie ożyje. Natomiast jest szansa, że po prostu ta woda nie wniknęła za głęboko w ten telefon, po prostu. Dokładnie. I po takim wstępnym wysuszeniu telefonu, moim zdaniem, jedynym sensownym wyjściem, jeżeli telefon jest nierozbieralny w domowych warunkach, a zazwyczaj taki jest, do serwisu. Serwis go rozmontuje fachowo, wymyje go na przykład w wannie ultradźwiękowej z użyciem odpowiedniego środka i poskłada. I wtedy, jeżeli telefon nie uległ uszkodzeniu w momencie zalania, nie nastąpiło jakieś zwarcie, które popaliło jakieś tam elementy, 80, nawet może 90% szans, że telefon wróci do pełnej sprawności. Ale warunek: rozebrać i wyczyścić. Nie wolno zostawić telefonu. Dobra, telefon ruszył po wysuszeniu na grzejniku, super, zadowoleni jesteśmy, telefon działa. Nie, Tak, moi potem z drodzy, nieznanych przyczyn miesiąc później po prostu bo się. tam w środku się dzieje korozja. Styki rdzewieją, wszystko tam szlak trafia, i nawet jeżeli telefon ruszył krótko po zalaniu, to nie znaczy, że tak zostanie. Zawsze, moi drodzy, serwis. I naprawdę ja wierzę w was, ale nie rozbierajcie sami telefonu. Fachowcy, którzy robią to na co dzień, wiedzą, jak to zrobić. Wiedzą, jak zrobić to sprawnie, skutecznie. Co zastosować, mają odpowiedni sprzęt. Znaczy, to ja bym powiedział, że wiesz co, to tak jak mówiliśmy o tym, czy wymieniać samą baterię, czy nie. No jeżeli macie stary telefon, na którym wam Tak, niespecjalnie zależy, no to to sobie można. ją wymieńcie. To tak samo, w zasadzie te same kryteria jeden do jednego możecie stosować tutaj do Dokładnie. telefonu, co mu się wpadło, tak? To jest w sumie Jeżeli to dobry był pomysł, tak możecie dosyć zrobić. stary telefon, niewiele warty, ale działający i Możecie chcielibyście, popróbować tak, połączyć. to sobie go rozbierzcie. Nic nie tracicie, bo po prostu no, na No serwis zanoszenie nie wtedy ma tak, sensu, bo no. serwis weźmie więcej niż ten telefon jest Tak, to wart. wtedy w zasadzie no, woda destylowana do przepłukania płytek, spirytus, sprężone powietrze powinno ogarnąć temat. Natomiast Uda się albo się nie uda, zawsze się w czegoś nauczycie. przypadku telefonu w miarę wartościowego, no to naprawdę serwis. Oni też muszą z czegoś żyć, niech oni A też jeszcze robią jedno, powiedzmy. jeżeli ten telefon wam ożył, to zróbcie pełny backup w tym momencie, Dokładnie, jak najszybciej, bo nie chociaż wiadomo, zdjęcia jak on długo zgrajcie, pożyje. bo dokładnie to, że telefon wstał po zalaniu, nie znaczy, że tak zostanie. Pamiętajcie o tym. Nie cieszcie się zawczasu, nie cieszcie się za szybko. To, że telefon zalany działa, to nie znaczy, że mu tak zostanie. Naprawdę.
możecie mi zaufać. Tak, sprawie. Bo ten proces się naprawdę mógł dopiero zacząć. Tak, to jest dopiero początek kłopotu. Z takiej ciekawostki, słuchaj, to jeszcze były dawne czasy prehistoryczne, kiedy telefony miały wyjmowane baterie i można je było rozebrać. Zaliczyłem grzyba na Zalewie Sulejowskim, jego centralnego po prostu. Omegą pływaliśmy. No cóż, zdarza się, tak? Oczywiście wszystko powpadało do wody i tak dalej, no telefon się zalał, no tam rozebrałem, złożyłem, jak wysech, ruszył. Tak troszkę było słychać go nie bardzo, bo mikrofon nie ten tegos. Ruszył, pochodził chyba jakieś 2 tygodnie, po czym przestał, rozkręciłem go i w środku miałem po prostu hodowlę glonów. Normalnie był zielony w środku. Po prostu, no zakwit mi. Fakt, woda kranowa, no to pewnie by tak nie było. No ale nie zawsze to jest kranówka. A i wiecie co? Jeszcze na koniec taka porada. Nawet jak macie telefon wodoszczelny, IP68, 69, to pamiętajcie, że ta wodoszczelność dotyczy wody czystej, słodkiej, obojętnej chemicznie. Nie morskiej, nie basenowej, szczególnie kiedy mówimy o basenie solankowym. W żadnym wypadku z żadnym smartfonem nie wchodzimy do morza, nie wchodzimy do basenu solankowego i na zwyczajne baseny też bym uważał, bo nie wiecie, jaka tam chemia w tej wodzie jest dodawana do jej sterylizacji. Tak, jeżeli chodzi o wpadnięcie do kałuży, to też bym się nie cieszył, że mamy wodoszczelny samochód, bo w kałuży może być połowa tablicy Mendelejewa. No, dokładnie. Mówmy się, że na kranówkę okej, ale to jest wszystko, co ta norma wam gwarantuje. Także no i nawet jeżeli zmierzać. Telefon był wodoszczelny, to nie zmienia to tego, że warto z niego karty powyjmować i mu przedmuchać te wszystkie zakamary. Tak, byle nie za silnie, byle nie wdmuchnąć cieczy. Pamiętajcie, raczej ją wytrząsnąć, wytrzepywać, wydmuchiwać, niż wdmuchiwać. No a najlepiej to po prostu, żeby telefon nie wpadł do wody i tyle, nawet jak jest wodoszczelny. I tego wam życzymy.